Wygrywamy z Partizanem Belgrad 1-0 i to chyba był taki wartościowy sparing. Na pewno dobrze zagrać z tak mocnym przeciwnikiem. Grali nieraz w Lidze Mistrzów, także na pewno fajny sparing. Szkoda, że przegraliśmy, ale wydaje mi się, że jakoś mocno też nie odstawaliśmy. Nie zaskoczyły troszkę warunki pogodowe? No na pewno zaskoczyły. No, ciężko było grać w tak mocno padającym deszczu. Człowiek ważył 3 kilo więcej i na pewno ciężko było. Ciężko było grać, aczkolwiek no, pogoda dla obydwu drużyn była taka sama. Można powiedzieć, że ten sparing może podzielić na takie dwie połowy. Pierwszą, w której lepiej prezentowali się gracze Partizana, a w drugiej my? Ciężko mi na gorąco to ocenić. Na pewno byśmy musieli gdzieś tam zobaczyć analizę. Bardziej skupiłem się na tym, żeby miał dobrze wypadł, żeby zespół w drugiej połowie też dobrze wypadł. Ale myślę, że i w pierwszej, i w drugiej połowie były przebłyski dobrej gry.